oddać Tobie miłości, którą chcemy komuś dać. Wystarczy trafić we właściwe serce, a świat będzie szczęście wtryskał. Oficjalnie rozpocznie cykl letnich koncertów na Placu Wolności prezydent miasta Michał Litwiniuk. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, drogie Bialczanki, drodzy Bialczanie, jest nam niezmiernie miło w imieniu pana dyrektora Bialskiego Centrum Kultury i jego współpracowników, prezydenta miasta, naszych współorganizatorów, Jaśka Maleńczuka, przywitać Was wszystkich na inauguracyjnym koncercie naszego letniego cyklu koncertów na Placu Wolności. Wiemy, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa bardzo istotnie ograniczyła nasze możliwości. Tak, no niestety musimy się dostosować do warunków, jakie mamy. No, staramy się to zrobić zgodnie z, jak to mówią, z prawem, z narzuconymi obowiązkami. No, mam nadzieję... Blankiet wypełniałeś, no? Tak, tak, tylko że ja wypełniłem wcześniej, jestem zdrowy, wszystko ustalone, nie miałem kontaktu z osobami chorymi z zagranicy i tym podobne. Nie, no żartuję w tej chwili, w każdym bądź razie, no musimy się dostosować. No mam nadzieję, że jakoś to przebrniemy, no i ciągłość tych wszystkich koncertów nadal będzie, że tak powiem, zachowana. Marek Wieczorek Band, zapraszamy! Drodzy Państwo, no cóż ja mogę więcej powiedzieć, jak już wszystko zostało powiedziane. Cykl koncertów wakacyjnych w Białej Podlaskiej na Placu Wolności uważam za otwarty. Wielkie, wielkie! Jest w ludziach i śmiechu. Trzeba tylko szeroko otworzyć oczy, a zobaczysz, że piękny świat. Dzisiaj zaczynamy. Kto na scenie? Tak, zaczynamy dzisiaj koncert, pierwszy koncert wakacyjny. Zaproszony zespół z Lublina, zaprzyjaźniony tutaj właśnie z Urzędem Miasta, z Bialskim Centrum Kultury. Właśnie dzisiaj jako pierwsi wystartują cały ten nasz maraton. W tym roku 9 koncertów, tak więc będzie dużo ciekawej muzyki. Będą się niektóre zespoły powtarzały, ale no niestety mają nowy materiał, chciałyby się pokazać, może akurat komuś będzie pasował. Zróżnicowana muzyka od, można powiedzieć, jazzu po nawet ciężkiego rocka, tak więc przegląd będzie, jak zawsze mam nadzieję, jak co roku ciekawy. Co w życiu takie dni? Chciałbym Tobie otworzyć niebo. O tych 10 tysiącach watów na głośnikach to nie mówmy, bo to jest już wiadomo gwóźdź tych koncertów. Ale powiedzmy o tym, jakie jeszcze inne atrakcje czekają na tych, którzy no, zechcą tutaj się pojawić. Ja nawet widzę te fantastyczne leżaczki, to już jest plus. Tak, jest plus, bo to jest takie rozwiązanie pośrednie, można by powiedzieć, przed tym, że mamy mieć zachowaną odległość między osobami. No i te leżaczki nam, że tak powiem, w tym nawet pomogą, bo mamy tutaj ilość, każdy jest od siebie odsunięty. No wiadomo, gdyby były palety, te, które były do tej pory, no to wiadomo, na tych paletach gromadzą się ludzie, jeden obok drugiego siedzi, czasami osoby w ogóle nieznające się siadają obok siebie. No, także jest to jakieś rozwiązanie, żeby zachować tą ostrożność i żeby też nie narazić kogoś nieznajomego. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Każdy piątek wakacji. Mam nadzieję, że pogoda nam nie zepsuje szyków. O to się tylko modlimy. Mam nadzieję, że każdy piątek przyniesie coś ciekawego. Zapraszam bardzo serdecznie. We'll be right back.